Siemanko, Jelisko, jesteś na Maty i witam was w kolejnym odcinku naszej serii z widzami Farmy Central 15. I dzisiaj za nami jest Zyguś 15. Siema. Siema, tak. I w dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie na żniwa. Nie ma z nami Tacticala ani Dawida. Tactical chyba coś tam składa, jakiś film, a Dawid jest w terenie, więc nie dam rady. No i my dzisiaj z Zygusiem pojedziemy sobie na żniwa na pole numer 44 i jak starczy czasu to na 29. No, także. No także zaczynamy, jest w pół do prawie. Ja już palę kombajna. Podczas drogi sobie będę włączał stoper. Pierwszy raz na tym telefonie. Jaki masz? Teraz Lumie Microsofta i ten. Tak, przerzuciłem się z Androida i to tak troszeczkę. Ten, ciężko się odnaleźć. Chociaż. A masz ręcznie wszystko spuszczone spacją? No, ale nie chcę dalej jechać. Odpal go. Czas. No patenter przytrzymaj. Pójdzie czy nie? Będziemy naprawiać za poczekaniem. A, pokaż, ja tu muszę chęcić zaraz rusznik. Zaraz go. O, i zapalił. Trzeba fachowiec musiał, no właśnie, spróbuj teraz. Chodzi maszyna? Chodzi. Chodzi, no to git. Dobra. To sobie jedziemy. A teraz szukamy tutaj tego przy okazji. Tak, gdzie tu może być. Gdzie tu może być ten do czasu? Hmm? Alarmy i zegar, dobra, coś znalazłem. Czasomierz. O, chyba jest, czekaj, co to robi? Działa to? A nie, to jest. Co ty? Dobra, już włączyłem wszystko, możemy teraz jechać spokojnie. No. Czy masz się tam z tyłu jakoś? Trzymam. Dobra, no. Możesz coś powiedzieć? O sobie? Opowiedzieć coś ciekawego, historię swojego życia? Historię życia? Nie mam takiej. Nie masz takiej? A coś o sobie? Nie wiem, może masz jakąś gospodarkę tam u siebie? No posiadam, troszkę. Troszkę, a to znaczy ile? Co tam masz na stanie, jeżeli można wiedzieć? Ursusy 1 jest 1 klas. Ładnie. A Ursusy to jakie? Przypuszczam, że 60 jak Ursus, to musi być 60 na polskiej wsi. 1012, 1224 i 1614. A, czy nie trafiłem, czy jednak te Ursusy ciężkie. No też ładne sprzęty. No to ładnie się tam bawisz. Trzeba próbować czegoś. No tak. Dobra, teraz tu będziemy machinę palić, ale tam sobie od granicy pojadę tamtej, tutaj przy tym. Przejadę sobie tu koło lasu i tu sobie zacznę. Dobra, teraz jak to się obsługiwało? Trzeba rozłożyć kombajn na pewno. O, teraz go składam, tak? Fajnie. Coś jeszcze? O, tyle. No w sumie dobra. No, obsługa prosta, podoba mi się. Damy trochę wyżej motowidła i możemy jechać. Robi ten robi, dobra. Usiadam od pasażera? Bizon chyba nie, o pociąg jedzie. Bizon chyba nie posiada, ale może będziemy się zmieniać co zapełnienie. Że wiesz. Chyba, że jak ci się nudzi, to możesz jeszcze skoczyć na farmę i zapiąć podciągnik prasę i prasować to za mną. No to działaj. Tam jakiś na gospodarce ciągnik powinien być. Aż dwa. Masz do wyboru. A ja tu pod uko zwalczę bizonem. No mam nadzieję, że się nie przewróci. Bo to w sumie jest jednak ten też obciążenie. O kurde, szybko się zapełnia. No
Dobra, tu sobie jakoś przejedziemy, wsiadamy do kabiny. O, Dawid ostatnio robił balangę w Bizonie, widać. Zostawił po sobie ślady. Piwsko musi być. Zostawił coś, czego nikt nie chce. Tak. Jak mam farminga? Farminga mam na ile? Na 10, tak? Głośność 10, tak. Okej. Okay. Ej, mam problem z filmikiem. Jaki? Co zrobiłeś? To spróbuj spacją tam pociągać go. Pójdzie czy nie? Pójdzie, tylko potem jak jadę, to mi klawisz wyskakuje. No, dobra, tu dojechałem do granicy, to w takim razie, czekaj, ja tam do ciebie przejdę. Jesteśmy przy maluszku. I co tam, jaki masz problem? Ręczny się zaciąga. Ręczny. O, teraz powinien być, spróbuj. Jest git? Działa. No i git. Wracamy do roboty. A w sumie mogę sobie przejechać tak naokoło. I jedziemy. W sumie przyjemnie. Ja ogólnie popieram technikę, gdzie nie ma kabiny w Bizonie, bo według mnie to jest pewne ograniczenie, ale tutaj się nawet jedzie dość przyjemnie z tą kabiną. Wiesz, każdy ma swój punkt. No tak. Ciągasz tam? Nie da się kusnąć, nie da się, szkoda. Bo stąd na razie nie widać. Jak będziesz za przejazdem, to cię zobaczę. Widzę czy nie widzę, nie wiem, bo... O, widzę, coś tam jedziesz, no, jedziesz, dobrze. No i prawie będziesz musiał podjechać, bo już się zapełniłem, że tak powiem. Nie, ten guzik, ten guzik. No i jestem pełny. No to zapraszam tu pod moją rurę. A powiedz mi, ty dobre masz sprzęgło? Sprzęgło, ale że gdzie? W czym? Co? Gdzie? 902. Nie wiem, a co? Szasta? No. Mówisz? Nie wiem, to Dawid gdzieś na ruskim targu znalazł. Kupił, bo tanie było. Ale szatan pod górkę wyjeżdża na ostro. Dawaj, dawaj, gadaj. No to masz na dole, stoję prawie, że na drodze. Tu żeś teraz powiedział. Oj, tam nie marudź. Oj, nie po przyczepie. Znowu pociąg jedzie. No i widzisz, tutaj na tej mapie jest wszystko w porządku. No to tylko coś na Bolusiowi nie styka. O, samolot. Sobie ilość modów. No tam mamy 100, ale to... Nie wiem, tam z tego co widzę, to jedyne errory jakie z tamtej paczki sypały, to sypała mapa i mody do mapy sypały. Tak, nie wiem. Może na mam nadzieję, że na V7 będzie jakiś zaktualizowany ten system i będzie to lepiej chodzić.
Nie, to... Chciałeś powiedzieć, że byś musiał trochę się bać, bo kabele będą na dół lecieć, bo takie same pole pod górkę. Mówię, to spróbuj je na bok kiprować, ale na bok też będą uciekać, a kurczak. Chyba, żeby je gdzieś zwozić nawet do... Nie no, spróbuj na ukos, mam nadzieję, że nie będę uciekać, a jak ucieknie, no to trzeba będzie w jakieś jedno miejsce zwozić. Bo nie mamy teraz nikogo do pomocy, żeby ten przyszedł, podjechał i od razu zgarnął. Jak tam stoimy z czasem? 8 minut za nami, no plus tam te z 10 będzie. No i widzisz. Tam gdzieś, o tam śmigasz, no widzę, widać dym ekspresy jak lecisz tam. Kabelka leci na dół. Leci na dół? No. To będziemy ją łapać. Chyba, że do lasu ucieknie. Od strony lasu. No to tam potem dalej będzie wyciągał. Będzie gonił. Tak. Jaki numer będziemy dzwonić? 728. O, no będziemy dzwonić. To pewnie telefon zaufania. Tam nie dzwoni. Albo ja bym chciał się zmienić w swojej gospodarce. Dobra, obiadę sobie jeszcze jedno kółko, żeby mieć już ten pole manewru. A potem już tylko wiadomo. Chociaż nie wiem, czy zdążę, ale może się uda. Nie chciałbym, żeby nasza rezerwa świeci. A? No. O kurde. A starczy ci na dojazd na farmę? Jakby było strasznie źle, to może się wypiąć tam gdzieś na rogu pola i przejechać na pusto, mniej spalić. No tak, paliwo na naszej gospodarce idzie. Idzie i to dość bardzo, bardzo, bardzo szybko i bardzo dużo. Trzeba się liczyć z konsekwencjami. No. Chyba. Chociaż to jeszcze nie jest tak źle, bo to 60, chociaż 60 i tak ogółem dużo pali. Ale przypuszczam, że taka 16 czy coś to na pewno. Za chwilę trzeba będzie hamować zestaw. O, tyle brakło, szkoda. Dobra, zostawiamy na obrotach. Przebiegnę się już tym sprintem, o, tuberka też uciekła do sąsiada. Nie, tylko. Dawaj. Sprzęgło, jedziemy. Coś jest włączone, migacz. Nie, to tam. Dobra, i widzisz. Nawrócę tu? O, 30 bym już nawrócił. O, bo dyszel. Nie, dobra, tak się nie będziemy bawić. Dobrze.
wrócimy na drodze. Powiedz mi, gdzie ja mogę zatankować. Tutaj masz gospodarkę sąsiada najbliżej, z tego co widzę. Tam koło 32. Na mapie masz i tam możesz do sąsiada się spytać, czy nie pomoże w potrzebie. A ja będziemy co? Jechać? No jedź, no jak musisz to jedź. Powinien pomóc, a jak wyjdziesz z Lidwami to uciekaj. Powiedz, że się Dawid nasłał. Proszę, jak się złożyło. Nie wiedziałem, a to jest ten skrypt, no to już bieda. Zgasimy 60. Nie będzie mu to przeszkadzać potem? Nie, nie będzie, dobra. Kto miałby przeszkadzać? Ja pożyczę ci też na to, że do pasowania nie zostawiam niepotrzebnej przeszkody. Ale jest dobrze. Teraz cofaj z tymi lusterkami, w których nic nie widać. Już 45, już coś koło 16-17 minut za nami. No, a coś może jeszcze coś powiedzieć, nie wiem, o swojej działalności na YouTubie, bo tam mówiłeś mi, że masz swój kanał czy coś. Coś tam? Pracowali na tym, próbuję składać różne filmiki, próbuję nagrywać, teraz też nagrywam, ale nie idę gdzieś o tym. No jest trochę ciężko, ale ja cię mówię, bądź wytrwały do celu, to ci się uda. On wszystkie beczki pokrył. Co? Jak go tam nie ma, to nawet lepiej, to wiesz, szybko, tankuj i uciekaj. I nas tam nie było. Wszystkie pańki po prostu. Aż tam pójdę do ciebie, zajrzeć z ciekawości, co ty tam robisz, wyprawiasz, co kradniesz i ile. Kręcę bączki. Nie tym chciałem, tym, nie tak chciałem, o tak. Bączki, 60 nam. A nie 60 nam, tym no. O, próbujesz tu tankować? Jakby się dało. A co, nie da się? Bida? Bida z nędzą. To co my tu jeszcze mamy? No to w takim razie co do nas jechać na gospodarkę, no nie ma innej rady. Jedziesz, czy chciałbyś się może zamienić? No to możemy się zmienić. Tak? Dobra. Dodajesz już do kombajnu. Ładnie przeparkuj na poboczu. O kombajn też trochę głośno chodzi, nie przewidziałem tego i może cię zagłuszać. Dlatego wolałbym się od niego troszeczkę oddalić. Bo swoje dźwięki zawsze mogę wyregulować, a twoich to już tak nie za bardzo. Ale dobra. Ładnie, sprzęgłem za... O, jedzie dalej, ja sprzęgłem. Dobra, teraz przejmuję ja kierownicę. Jedziemy. O, walka z czasem, trzeba się zmieścić. Gdzie? Jeszcze do Katowic byś dojechał. No. Jestem taki pewien. Ale może, jak tak mówisz.
Ja do końca na tych większych urzędach to się nie znam, jak one tam palą. Ja tam mam porównanie tyle, co u mnie we wsi jest, no to na pewno wiem, że między 30 a 60 to jest duża różnica. No, ja nie mam styczności tyle, ile gdzieś wyjadę i widzę. O, widzisz. Nawet fajnie w środku tam, tylko szkoda, że się da drzwi zamykać? Da się, o kurde, jaki bajer. Hop, co nie da się? Trzeba zahamować? O, da się, dobra, wiedziałem. No i gites. Teraz można jechać. Jest teraz nawiew na włoski. Tylko czyżbym nie przejechał? Przejechałem przez to. Zajedziemy innym wjazdem. Ja bym Kasiu po swojemu, tylko bym ci przez to zrobił paćkę z mózgu. No jak tam masz jakąś taktykę na to pole, no to... Aha, tylko że tu jest dojazd do wiatraka. Uj, bieda. Skupiłem się na... w okolicach własnego gospodarstwa. Wolisz jechać pod górkę, czy tak jeździć jak dookoła górki? Znaczy ja tam chciałem zrobić tak, że tym kombajnem chciałem przejechać dwa razy dookoła, żeby potem było miejsce do manewru. A potem już tylko ten w jedną stronę jeździć, nie? Tam pod górkę. Przy miejscu. Ale że ja, co tam, tam? Come on. Zrozumiesz, jak ci to pokażę kiedyś. Teraz za bardzo nie mogę sobie ten. No jeżeli chodzi o Reala, no to z rotacyjną czy tam czymś, no to wiadomo, że się w kółko trzeba jeździć, bo się inaczej nie da. No miałeś rację, zajechał, jeszcze spokojnie nie starczyło. Jeszcze bym chyba do Maka zdążył skoczyć. Dobra, gdzie tu u nas będzie na? Tu dziś będzie, nie? Tylko trzeba zobaczyć gdzie. Chodźmy zobaczyć, gdzie tu. Tu jest benzynka? Nie, benzynka jest gdzieś tutaj. A w sumie wejdę tędy, co się będę. A jest benzynka, dobra. To sobie przejazdówkę otworzymy. Hopa bolca. I sobie przejedziemy po łuku, jak się uda. Tu też puste beczki. Czyżby pojawiły się błędy? Żeby tamtą prasą nie przechycić, wezmę większy łuk. Ja z tej strony nie wpuszczę, to bieda. Tino, tutaj się może... Koniec z żywotnością tego ciągnika. Który nie ma korka na bak. Ruski wzięły za ten. Zaspawały. Nie ma. Jeździ do końca gwarancji. Tam koniec. No, spróbujemy jeszcze drugą stronę, aby ciągnik miał. Z drugiej strony ten. Oczywiście ja zwykle zwrotność. Nie zadziwię. Wszedł do 30 na minifarmie jeździłem. Teraz mi się wszystko bardziej zwrotne wydaje. Za dużo. Da się teraz. No bida. A tu na wyjściu też nie ma nic, no nie? A, bida. Ty, nie chciałbym ci nic mówić, ale kompań tylko do tyłu ucieka. Hamulce puszczają, łapaj go tam. Dobra, to ja w takim razie się już dzisiaj malczanem przejadę. Na wyciągamy sprzętu, no i... Kto go tu parkował? Czekaj, tu trzeba tak po dachu trochę przejść. Dobra. No tu już ta po drodze się zarosła. O, puścimy sobie dżem, albo dobra, nie puścimy. Bo czytnik nie działa, Dawid ostatnio do niego wsadzał kanapkę. Musiał schować.
Dobra, ja tam do ciebie jadę. Zobaczę jeszcze szybko, jak tam z czasem stoimy. 22, no dobra, to prawie zajadę, pożegnamy się, cykniemy focie i... jak potem chcesz, to możemy jeszcze to dokończyć, a jak nie, to tam z inną ekipą się dokończy. Moglibyśmy potem dokończyć, to ja bym do filmu mógł złożyć. To spoko. Co to za smug tu jakaś? No, tu mnie się wydzielają. Dobra, ja już tu się zbliżam. Łapą nie będę wchodził, bo się boję o stabilność tego maluszka. Ale staniemy tutaj na poboczu. O, ty. Krzychu, kiedy ten teraz? Tak, dokładnie, teraz ty. O, tu się otwiera, proszę bardzo. Jeszcze z tyłu klapę otworzę. Niech się wietrzy, chłopak. Tu jeszcze zgasimy. O, dobra. No i git. A nie, jeszcze nim trochę podjadę. Popchnę go tyle. Albo nie da się nawet popchnąć. Dlaczego? Na zapalony trzeba go popchnąć. Jeszcze trochę. Żeby do zdjęcia ładnie było. Dobra, to jak ty tam na górze jesteś, się tutaj zawijaj na dół. No to już się zawijam. Tylko jak tam będziesz w trakcie zjeżdżania, to tak jakieś tam, nie wiem, tam koło ciągnika się zatrzym, to takie fajne zdjęcie będzie. Wiesz tam, wiesz. Dobra, nawracaj pan. Koło ciągnika ładnie stań i ten. O, tak będzie perfektu. Ty, ja bym tym kombajnem drifty stawiał. Co ty? Dobra, patrz na te koła. Ja się boję. No, widzę właśnie. Ładnie sobie okopa. Dobra, walniemy szybko print screen, poszedł. Okej. Dobra. No to w sumie chyba to by było na tyle z tego odcinka, jeżeli chodzi o moją działkę. Tam jeszcze Zyguś coś chce sobie do siebie nagrać, to popracujemy jeszcze. No oczywiście dzięki, że wpadłeś i dzięki, że pomogłeś. Dziękuję, że odczytałeś to, co prosiłem. No spoko. No i jeszcze byłem z wami ja, także trzymajcie się, cześć, czołem i do następnego. Marka.